Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama, jest ze mną Dagmara Szewczyk, cześć. Siemaneczko, witam serdecznie. Teraz wok tego, nie? Tak, jak najbardziej, aczkolwiek wcześniej właśnie chodziłam często jako ringer, więc trochę z innej strony. No właśnie, miałaś szansę jako ringer poobserwować walczących. Podpatrywałaś z chęcią, chciałaś bardzo zawalczyć, czy jak to się stało, że jesteś tutaj i będziesz walczyć? Ogólnie pierwszy raz z FEN16 miałam połączenie z MMA i wtedy już obserwowałam, jak to wszystko wygląda. Pokochałam bardzo MMA i w sumie byłam na prawie każdym KSW i na prawie każdym FENie, kiedy jeszcze można było być. I potem doszedł jeszcze Babylon i faktycznie jeszcze kilka dodatkowych gal, gdzie ten sport zaczął się dla mnie przeradzać w ogóle w coś innego, gdzie zaczęłam chcieć spróbować swoich sił. I jako były sportowiec i nagle osoba, z której gdzieś tam się wyłamałam jednak z jakichś takich wyczynowych sportów zawodowych, bo kiedyś biegałam, ale nie wiem, jakoś ciągnęło mnie do tego. Moi rodzice mówią, że mam trochę taką nerwicę, że jestem taka, wszędzie musi mi być dużo i w ogóle wszędzie chcę dużo robić. Nie, ja nawet szalik na drutach zaczęłam ostatnio robić, bo mówię, leżę we wrzasku, oglądam film i mówię, muszę coś robić z rękami. No i zaczęłam robić po prostu szalik, naprawdę to nie jest... I wyszedł ci. No naprawdę już jest taki długi, autentycznie naprawdę na Instagramie mogę wrzucić. Bardzo chętnie, poproszę, bo też myślałam o tym, wiesz. Jak nas zamkną, to co ja będę robić? Bo w poprzednim przypadku naprawdę miałam dużo rzeczy do zrobienia. Czy teraz też coś na pewno zawsze można wynaleźć. Oczywiście. Ale te druty są rzeczywiście taką medytacją trochę, prawda? Robienie na drutach. Ale zaczęłam też medytować, powiem szczerze, jeżeli chodzi tutaj o też medytację na drutach, to faktycznie jest to takie uspokajające, wyciszające, ale jeżeli chodzi liczyć o... Liczyć te oczka. Znaczy nie liczę tych oczek akurat, nawet nie wiem jakiej jest szerokości, ale już tak odruchowo po prostu siedzę i robię, jakoś tak w nawyk mi to weszło i faktycznie uspokaja mnie to. Jest to coś taką formą, może dziwny pomysł na uspokajanie się, ale tak. No i zaczęłam też medytować też, bo stwierdziłam, że w jakiś sposób też przed tą walką, jak będę wychodziła, chciałabym się też do takiego stopnia wyciszyć, żeby osiągnąć taki zen, żeby z taką czystą głową wejść i faktycznie te takie nauki oddechowe bardzo, bardzo fajne. Zresztą zapraszam na Instagrama, tam też mówię o właśnie zdrowej żywności i o różnych treningach, może wam się coś przyda, jeżeli byście byli zainteresowani, to także zapraszam. Medytować jeszcze nie potrafię, no, ale jak się nauczę, to może coś powiem. Mogę opowiedzieć troszeczkę, mam już spore doświadczenie. Dobra. Możemy się wymienić doświadczeniami, opowiesz mi, super, jak było w oktagonie, a dobra, ja ci opowiem o medytacji. Dobra, nie ma sprawy. Powiedz mi właśnie, co ci się takiego spodobało w sztukach walki? No bo zazwyczaj walczą faceci, testosteron się unosi w powietrzu, a jeżeli kobiety walczą, oglądałaś również chętnie walki kobiet? Walki kobiet też chętnie oglądam, aczkolwiek one totalnie inaczej wyglądają. Bardziej mi się podobają walki mężczyzn ze względu na to, że one są lepiej technicznie przygotowane. Ja na konferencji bardzo dużo mówiłam o właśnie moich doświadczeniach ze sportem, ale też z biegami też z tańcem. I mi się wydaje, że jeżeli chodzi o MMA, to jest połączenie wszystkich sportów. Że gdzieś tam ta nauka choreografii przy tańczeniu też nas wiele uczy. I w boksie również, prawda? Tak, bo musimy się nauczyć konkretnych ruchów, żeby cokolwiek zrobić, czy tak samo, nie wiem, przy obalaniu, czy w parterze. To jest, technika jest bardzo ważna i zapamiętywanie po prostu tych ruchów i później robienie ich odruchowo. Więc wydaje mi się, że to jest tak samo jak w tańcu, gdzieś czujemy muzykę, to od razu poruszamy się tak, jak się czujemy, jak się nauczyliśmy i tak dalej. To samo staram się po prostu przełożyć na MMA. No i tak, w sumie MMA jest dla mnie taką formą tańca, wysiłku i połączenia ze wszystkimi sportami, które gdzieś tam kiedyś robiłam. A powiedz mi, pierwsze treningi twoje jak wyglądały? Pierwsze treningi? Tak, jak weszłaś pierwszy raz na salę i co? Co się działo? To dobre. Ogólnie pierwsze treningi były w marcu, gdzie z trenerem spotkaliśmy się w parku, no bo wszystko było zamknięte, więc spotkaliśmy się w parku i sobie tarczowaliśmy. Gdzieś tam totalnie for fun zaczęłam, ale spodobało mi się, naprawdę mi się to spodobało. Później miałam chwilę przerwy i później wróciłam do trenowania, no i jak wróciłam, no to już tam była wizualizacja, może coś bym chciała coś więcej z tym robić, jeszcze wtedy nie było propozycji. I na pierwszym moim sparingu, na pierwszym w ogóle zajęciach grupowych, które miałam, gdzieś tam uderzaliśmy, no i doszło do czasu sparingu i najpierw chłopaka znokautowałam ze stójki nogą z kopnięcia, a później jednemu rozwaliłam nos po prostu sierpem. I pamiętam... Ale nie na treningu. Jak
Na treningu, po prostu mieliśmy na treningu po grupowych treningach. Myślałam, że gdzieś może na imprezie. Na końcu mamy sparingi po prostu po grupowych treningach. I wtedy miałam taką sytuację i aż po prostu ludzie gdzieś tam podchodzili, nagle zaczęli gdzieś tam mówić mi, wow, twój knockout i w ogóle. A ja mówię, faktycznie, mówię nie potrafię aż tyle, ale czułam, że to tak jakby mnie gdzieś tam zmotywowało mnie dalej, nie? I że faktycznie jest ta tak. Część tego MMA gdzieś tobie cały czas tkwiła i jakby... Że jestem może nie tyle na to skazana, ale że czuję, że to jest to, co chcę robić, tak na razie przynajmniej. Czyli zaczęłaś trenować, zanim dostałaś propozycję? Tak, zaczęłam trenować, zanim dostałam propozycję. I w sumie może dzięki temu też dostałam, no bo zaczęłam to wrzucać na social media i gdzieś tam po prostu może mnie zauważono, a że jestem trochę kontrowersyjną postacią, no bo jako jakby od modelki gdzieś tam delikatnej kobiety, gdzie każdy myśli, że nadaje się tylko, nie wiem, do robienia zdjęć i jakieś tam wyglądania noszenia ładnie. Noszenia tabliczki, tak. Mogę pokazać coś więcej i mogę się wykazać w jakiś inny sposób i pokazać swój charakter. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że spełnię oczekiwania ludzi. Swoje przede wszystkim i nie mogę się już doczekać. Naprawdę, ja już dzisiaj mogłabym tam po prostu wejść i rozwalić. Ale cię nosi po prostu. Już teraz, zaraz. Tak, i bardzo tak. Dobrze. Jestem niecierpliwa strasznie. No, ja też właśnie. Powiedz mi, chciałam się zapytać ciebie, no właśnie jesteś piękną dziewczyną. Nie obawiasz się tego, że złamie ci przeciwniczka nos, że coś się stanie, no i później nie będziesz wyglądała tak pięknie jak teraz? Takie zewnętrzne rzeczy, no to przecież da się naprawić, no muszę sobie zrobić nowy nos. No nie wiem, no po prostu wchodzę, robię swoje. Nie sądzę, żebym na tej walce miała jakieś za duże obrażenia. Raczej myślę, że moja przeciwniczka może trochę mieć więcej obrażeń, chyba że szybciej odklepię, to wtedy może jej się tyle nie stanie. Mm-hmm. Czyli uważasz, że masz duże szanse, że przeciwniczka przegra? Na pewno. Znaczy ogólnie nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek podejmując się jakiekolwiek walki obstawiał, że może przegrać. Raczej każdy, kto przyjmuje walkę, no jest pewny swojego zwycięstwa i do tego dąży. No ja taką tak samo. I jeszcze ta pasja, którą teraz... Nowa pasja, tak? Nowa pasja, tak. Jestem strasznie to wkręcona w ogóle. Oglądanie tego, bycie w tym jest czymś niesamowitym. A jakie masz jeszcze pasje? Jakie mam jeszcze pasje? Modelingu, O Boże, robię... Dużo. Robienie na drutach. Czasami, ale jeżeli chodzi o gotowanie, to jestem bardzo wkręcona w gotowanie takich zdrowych rzeczy, nie jem pszenicy. A najlepsza staram się nie jeść mięsa, więc myślę nad jakimś kanałem kulinarnym. Otworzyłam mój kanał na YouTubie, jeżeli chodzi o takie luźne vlogi na razie, ale później chciałabym też na pewno wrzucać rzeczy z gotowaniem, żeby każdy mógł coś zrobić po swojemu, coś zrobić fajnego, zdrowego, bo każdy tak jakby ten przepis, który jest gdzieś tam znaleziony, zaczerpnięty z internetu, to ja sobie go przerabiam po swojemu, dodaję do niego coś i jest. Od dawna starasz się nie jeść mięsa? No już dwa lata. To muszę cię obejrzeć koniecznie w gotowaniu, bo ja też staram się nie jeść mięsa i rzeczywiście potrzebuję jakichś pomysłów ciekawych. Jakiś twój przepis dobry? W czym jesteś najlepsza, jeżeli chodzi o bezmięsne potrawy? O bezmięsne to mam dwie rzeczy. Jedna to są racuchy na mące ryżowej, a druga rzecz to jest pizza orkiszowa i wszystko można znaleźć na Instagramie w zakładce z fit przepisami. I tam wszystko jest napisane, jak to zrobić, ale naprawdę pizza orkiszowa, już nigdy nie zjecie pizzy pszennej, naprawdę. Jest lekko wyrośnięta. Ta cienkie ciasto jak na włoskiej pizzy jest przepyszna, naprawdę jest przepyszna, jest lekka, jest chrupiąca, jest idealna. Wróćmy może do Fame MMA. Twoja przeciwniczka jest dość kontrowersyjna. Bardzo kontrowersyjna, też ją nosi, ma bardzo dużo energii. Poprzednia jej walka nie udała się, oglądałaś tę walkę? Oglądałam tą walkę, ale ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo no, moim zdaniem ona nic tam nie pokazała, po prostu... Machała rękami w górze i w sumie ani jakieś kopnięcia, nic szczególnego nie... No nie pokazała nic szczególnego generalnie, więc mam nadzieję, że tym razem się lepiej przygotuję, bo ta walka będzie trwała 30 sekund, a jeżeli ona się trochę przygotuje, no to może tę, nie wiem, pierwszą rundę może chociaż się uda jej wytrzymać. Chciałam cię zapytać, czy zadowolona jesteś z przeciwniczki, czy byś wolała na przykład bardziej doświadczoną rywalkę? Znaczy przeciwniku się nie wybiera, to jest moja pierwsza walka w ogóle, ja absolutnie nikogo nie skreślam, nigdy nie...
no nie wiem, nie będę miała jakiejś zawiści ani nic do takiej osoby. Zresztą ja tą walkę wziąłam sportowo, typowo sportowo. Z siebie chcę sprawdzić, ponieważ jest to moja nowa pasja i chcę wiedzieć, jak to będzie wyglądało, ale nie wiem, jak to pójdzie. Skąd wie, jak to... Kto może wiedzieć, jak to się potoczy? No taka jest prawda. No tak. Zobaczymy od umiejętności, od tego, czego się nauczyłam do tej pory, od tego, czego trener mnie nauczył. No i cóż, no będę trzymała kciuki za siebie. Mam nadzieję, że będziecie też dla mnie za mnie trzymać kciuki. Wszyscy trzymamy kciuki. Tak. Trzymam kciuki. Tym bardziej, że mamy podobne pasje. Ja zacznę próbować robić ten drutach i próbujemy nie jeść mięsa. Także trzymam dobrze. Kciuki. Za wszystkich zresztą trzymam mocno kciuki. Dziękuję za twoją przeciwniczkę też, żeby po prostu życzymy jej. A życzymy jej czego? Czego żeby życzymy? Przegrała? Ty to powiedziałaś. Nie wiem, czego mogę życzyć. Żeby skupiła się bardziej na walce niż szukania atencji wśród ludzi i szukania jakichś sztucznych dram. I niech nie dokupuje mi więcej followersów, bo jeszcze mi zawierą weryfikację. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki.